Szanowni Państwo, bardzo miło mi Państwa poinformować, że tradycyjnie już zainteresowanie budżetem partycypacyjnym było naprawdę ogromne. Zresztą mam wrażenie, drugi rok prowadzę budżet i mam wrażenie, że z roku na rok to zainteresowanie jest coraz większe. Jeżeli chodzi o samo głosowanie, ono odbędzie się w dniach 15 marca do 15 kwietnia, czyli mamy cały miesiąc. Przypominam, że w tej edycji tytułem próby angażujemy szkoły, ale nie na potrzeby projektów na terenie szkół, bo trochę nam narzekano w dzielnicach, że szkoły zdominowały te projekty. I tytułem próby tego w tym roku nie robimy, a więc można zrealizować, jak widzę z zaakceptowanych projektów, chodnik i ulice przy szkole, ale nie na terenie szkoły, tak jest chyba na Starym Zdrowiu, prawda? I tak dalej, do szkoły są niezwykle skuteczne, były do tej pory wygrywane. Mistrzem była szkoła na ulicy Chałubińskiego, również szkoła 23 na Nowym Mieście, bardzo sprawnie im to szło. Cieszyliśmy się z tego, ale trochę kosztem narzekań mieszkańców okolicznych, szczególnie tych starszych, którzy mówią, no my chcemy coś dla siebie, a to wszystko tylko dla dzieci. No i jak tu znaleźć złoty środek? No mam nadzieję, że w tym roku tytułem próby pieniędzy przeznaczamy tyle samo. Formuła jest trochę rozszerzona, to znaczy jest w tej kwocie 5 milionów złotych jest projekt inicjatywy lokalnej, tak? Czyli to, co jest w naszych uchwałach już od niedawna, od pół roku mniej więcej, pozwala na zrealizowanie pomysłów z dużym wkładem własnym pomysłodawców. Czyli inaczej mówiąc, my dajemy coś, czy miasto może nam dołożyć, żeby zrobić coś i bez głosowania. To jest ważne. Ja chcę zwrócić uwagę, że wiele projektów praktycznie było nierealizowalnych, bo przegrywały w głosowaniu.